To był kolejny seans naszego projektu Kino Otwarte, który trwa już od jesieni 2014 roku. Zaczynamy mocny nowy rok, zaczynamy bardzo mocnym tytułem, filmem dokumentalnym. Z naszej strony jest to taki dość odważny krok, eksperymentatorski, ale mamy, myślę, już wyrobioną publiczność, która zderzyła się z różnymi formami, krótkim metrażem również, także dzisiaj mogliśmy taki film pokazać. Mamy też bardzo dobrego gościa, mieliśmy, bo jesteśmy już po spotkaniu, reportera, który zna ten temat, zna problematykę Rosji, bo tego film dokumentalny dotyczył. Bardzo duża frekwencja, bardzo dobry odbiór filmu, trudnego, wstrząsającego, zaskakującego. No, mam nadzieję, że to też przyciągnie kolejnych odbiorców, kolejnych widzów i zapraszamy na kolejny seans. Plany są owiane wielką tajemnicą zwykle. Nie jest łatwo realizować ten projekt, ponieważ staramy się pokazywać filmy w miarę świeże, bardzo dobrej jakości i chcemy, żeby tym projektem towarzyszyło zawsze spotkanie. A goście są ludźmi dość zajętymi, więc nie jest łatwo zsynchronizować nasze możliwości terminowe z ich. Także zwykle w ostatnim momencie to się okazuje, kto będzie gościem. Natomiast plany mamy duże, parę pomysłów, one jednocześnie są, że tak powiem, badane, przygotowywane i tak dalej. Piękne, wspaniałe zakończenie. Piękna nowa kopyta na szczęście. Jej się to naprawdę udało. W życiu bym w coś takiego nie uwierzył.